Liga w tym roku jest bardzo dziwna, bo dawno nie było tak, żeby był jeden dominant, a cała reszta była gdzieś tam rozstrzeliwana po całej tabeli i próbowała walczyć o te playoffy. Zazwyczaj to było tak, że była grupa 6-8 mocnych zespołów, które każdy z każdym potrafił wygrywać. To uważam, że Plusliga na przestrzeni ostatnich 10 lat odrobiła pracę domową. Mamy naprawdę bardzo wyrównaną ligę, bardzo ciekawą ligę. Myślę, że 10 zespołów jest takich, które mogą grać każdy z każdym. Liga nasza wydaje mi się, że na ten moment jest sportowo ciekawsza do oglądania. Czy jest sportowo lepsza? Ciężko zweryfikować, bo to nie jest bieg na 100 metrów ani skok z wyż. Jedyne, co nas różni między Polską a Ligą Włoską, to to, że Włosi jednak bardziej starają się robić show z tego meczu.